Siema, siema, cześć, cześć. Słuchajcie, tutaj mam oscypka wina braniowego i do niego niestety nie mogłem kupić żurawinki, bo w Biedronce nie było, więc kupiłem konfitury z wiśnią. Konfitury z wiśnią. I słuchajcie, nagrałem już vloga i się okazało, że źle kliknąłem w GoPro, bo zamiast nagrać vloga, to zrobiłem dwa zdjęcia. Super, no bo na start cyk i potem jak skończyłem cyk. Więc to teraz wam powiem, że raz zrobiłem oscypka na patelni i raz zrobiłem w mikrofalówce. I powiem wam, że ten z mikrofalówki lepiej smakuje, bo chodzi o to, żeby oscypek się tak troszeczkę tutaj rozpuścił. No i teraz tu wam pokażę, jeszcze raz zrobię. Czyli kroimy sobie kawałek takiego wspaniałego, fajnego oscypka. Dajemy sobie na pół go i zaraz wam powiem, dlaczego na pół. Rzucamy na talerz i talerz rzucamy do mikrofalówki. Mam tutaj akurat ustawione z poprzedniego na 19 sekund. Oj. Dobra, 20 sekund powinno być ok. Zobaczmy, czy go tam widać, jak już zmienia się troszeczkę, bo chodzi o to, żeby tego oscypka troszeczkę rozpuścić. Na patelni, jak się robi, można też zrobić na patelni. O, ja mu trochę dam więcej. Na patelni też go można zrobić, tylko na patelni on wtedy troszeczkę tak się brązowieje. I na winobraniu na przykład często na grilla go wrzucają i go podgrzewają. O! Tutaj akurat jest po 30 sekundach. Słuchajcie, on ma taką konsystencję teraz, że się tutaj troszkę, można powiedzieć, wylał, rozlał się tak troszeczkę, nie? Dobra, o. Wrzucamy sobie teraz, no żurawiny już mówiłem, że niestety nie mam. Ale wrzucamy sobie wisienkę, o. Wrzucamy sobie wisienkę. Później wrzucamy sobie na drugi też, o, wisienkę. I teraz sobie go takiego rozpuszczonego zawijamy w ten sposób, o. O, pyk. Mhm. Drugiego też. O. I mamy dwa takie zawiasy. Bierzemy go sobie do góry. Normalnie rewelacja. Czuć oczywiście wiśnie. Czuć słony serek. Ojeny. Coś wspaniałego. No, słuchajcie, drugi został. Pyk. Fantastyczny. Fantastyczny. Słuchajcie, jak nigdy oscypka nie jedliście, to oscypek jest naprawdę... Jak coś, to w kilku miejscach na Widobraniu można co roku kupić oscypka. Polecam. I jeżeli wam się ten krótki vlogek z jedzenia oscypka podobał, to zostawcie lajka. I widzimy się w następnych moich filmach. Z tej strony Rizrox. Siema, yo!